Odnalazłeś już kronikę? Mamy coraz mniej czasu. Muszę poznać pewne szczegóły. Oczywiście, ale niewiele ci mogę powiedzieć. Kronikę mógł pożyczyć każdy, ale dokumenty były dobrze ukryte. Gdzie pan poszedł? Musiałem na chwilę wyjść. Przecież jestem tylko zwykłym człowiekiem, panie Fairpoint. Niestety byłem za domem, więc nie widziałem wejścia. Muszę poznać... Oczywiście, ale niewiele ci mogę powiedzieć. Kronik... Jak długo pana nie było? Na pewno nie dłużej niż 5 minut. I wtedy ktoś przyszedł i wykradł dokumenty? Rzeczywiście ta sprawa wygląda zbyt podejrzanie jak na zwykły zbieg okoliczności. Nic z tego nie rozumiem. Ale złodziej musiał dokładnie wiedzieć, gdzie je ukryłem. Wszystkie rzeczy były na swoim miejscu, więc złodziej nigdzie indziej nie szukał. Musiał cię od jakiegoś czasu obserwować. Tak, to możliwe. Może widział przez okno, jakie wsadzałem pod materac. Ale musiał mnie obserwować dość długo. Może czekał tylko, aż wyjdę z domu. Teraz, kiedy się nad tym zastanawiam, zaczynam się bać coraz bardziej. Tak, panie Fairpoint? Czego chcesz od człowieka, który stracił honor? Strata syna najwidoczniej jest dla ciebie mniejszym brzemieniem. Doskonale wiesz, że nie był moim własnym synem i nie muszę ci mówić, jakim był człowiekiem. To moja wina, że pozwalałem na jego arogancję i chamstwo i nic z tym nie zrobiłem. Jego śmierć jest tragedią, ale nie winię cię za to, panie Fairpoint. Człowiek mojego pokroju posiada tylko jedną rzecz, którą naprawdę ceni. I nie chodzi tu o pieniądze, tylko o honor. Honor, który w moim przypadku został splamiony. Nie ty go splamiłeś, ty tylko sprawiłeś, że tę plamę dostrzegłem. Na pewno rozumiesz, że nie mogę być ci wdzięczny za to, że zabiłeś mojego pasierba bez względu na to, jakim był. Ale dzięki twojemu czynowi może odzyskam honor i dlatego nie czuję wobec ciebie gniewu. Jak myślisz, sir? Kto naprawdę mógł zamordować Eleanor? Nie moglibyśmy porozmawiać o czym innym? Cała ta sprawa jest bardzo nieprzyjemna i wolałbym do niej nie wracać. Odnalazłeś już kronikę?
Mamy coraz mniej czasu. Rzeczywiście, czegoś się dowiedziałem. Tak? Natrafiłem na miejsce w polu, gdzie najprawdopodobniej czekał złodziej. Na polu przed moim domem? Na polu Limzeja? Pewnie bym go zauważył. Choć ostatnio wzrok mi się pogorszył, a do tego jeszcze ta ciemność. Może złodziej właśnie na to liczył. Każda nowa informacja jest ważna, ale w ten sposób chyba nie odnajdziemy dokumentów, prawda? Widziałeś może mojego męża? Nigdzie go nie mogę znaleźć. Niestety, nigdzie go nie widziałem. Miło mi cię znowu widzieć, panie Fairpoint. W czym ci mogę pomóc? Powiedz tylko słowo, a stary kop zrobi co w jego mocy. Jeszcze jedno. Tak? Nic takiego. Wiesz może o czymś, co pomogłoby w schwytaniu prawdziwego mordercy? To wielka szkoda, ale nie... To nie teatr, Cobb. Tu chodzi o ludzkie życie. No dobrze. Rób co według ciebie najlepsze. Pewnie skoro nie przejrzał... Zatem imię Duncombe'a zostało oczyszczone, nieprawdaż? Cóż, życia się... Dziękuję. Z pewnością kiedyś skorzystam z tej obietnicy. Zaczekaj, to nie wszystko. Ktoś zapalił stos po... Im mniej wiesz, tym lepiej. Ale tak czy inaczej, dziękuję. Witaj, ser. Miałam nadzieję, że się z tobą zobaczę, ale potem nawiedziły mnie okropne koszmary. Może nie powinniśmy się spotykać? Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. Ja nie wiem, co się dzieje.
Mam wrażenie, jakbym do tej pory spała. Nagle wszystko wydaje mi się inne. Jakbyś przyszedł mnie obudzić. Czy coś ukrywam? Nie wiem. Może. Słyszę wiele głosów. Z oddali dochodzi głos jakiejś kobiety, a ten drugi cienisty głos zbliża się coraz bardziej. Oh, jeszcze nikomu o tym nie mówiłam. Nawet zielarce Maud. Tak bardzo się boję. Nie powinnaś tu przebywać, pani. Ta okolica jest niebezpieczna. Jestem tutaj ze strażnikiem, ale masz rację. Chyba nie powinnam tu zostawać zbyt długo. Chyba nie boisz się koszmarów? Boję się śmierci, panie Fairpoint. Śmierci, która nadejdzie, gdy będziemy we dwoje. W snach widzę, jak zatapia we mnie swoje kościste szpony i wydziera ze mnie życie. Niekiedy ma moją twarz. Moją własną twarz. Odejdź, ser, póki jeszcze czas. Błagam. Nie obawiaj się. Ja obronię cię, pani. A niby jak chcesz to zrobić, drogi Nikolasie? Następnym razem powinieneś być szybszy. Clarisse? Dobrze się czujesz, panie Fairpoint? Pobladłeś jak ściana. Czyżbym powiedziała coś niestosownego? Nie, po prostu coś sobie przypomniałem. Witaj, człowieku w kapturze. Z ran, które otworzyłeś, już zaczęła się sączyć Nie przynoszę zła. Oczyściłem imię Duncombe'a. Tak, to bardzo dziwne. Dzięki tobie sprawiedliwości stało się zadość, więc pewnie byłam w błędzie. Nie możesz być tym zagrożeniem, które w tobie zobaczyłam. Ale świat to bardzo dziwne miejsce, człowieku w kapturze. Na czym się opiera twoja sprawiedliwość? Na razie doprowadziłeś tylko do tego, że kolejny człowiek stracił życie. Młody Limsay dostał to, na co zasłużył. Może tak, a może nie. Czy tobie o tym sądzić? Jesteś tylko narzędziem, wysłannikiem i wykonawcą. Czyż Tylet wie, dlaczego zanurzono go w serce? I czy sztylet może kontrolować rękę, która go prowadzi? Tym sztyletem jesteś ty! Człowieku w kapturze! Jesteś narzędziem zagłady, a nie tym, kto ją sprowadza. Może i rozumiesz swoje przeznaczenie, ale nie możesz go kontrolować. Czy przyczyniłeś się do triumfu sprawiedliwości? Nie mnie to oceniać. Czy Limsay powinien był umrzeć? Tak, z pewnością taki był jego los. Przeznaczenie splecione z twoim. Jeśli mam odnaleźć prawdziwego zabójcę, potrzebuję pomocy. Nie znam go. Dla mnie nie ma on twarzy. Wyczuwam jego obecność w snach, ale nie potrafię go dostrzec. Ale jesteś już blisko. Jeszcze więcej krwi musi się polać, człowieku w kapturze. Młodej i niewinnej. Czuję to. Kolejna ofiara. Masz na myśli Simona? Rybak Simon? Nie wiem, kto to taki. Ale bardzo bym się zasmuciła, gdyby to był Simon. To dobry chłopak. No to się trochę wysil. Czy on wciąż żyje? Chciałabym ci pomóc, ale naprawdę nic nie wiem. Wyczułam tylko krew stygnącą na mokrej trawie. Dlaczego nie powiesz po prostu wszystkiego, co wiesz? Dlaczego mam wypowiadać słowa, których nie chcesz usłyszeć? Których nie dopuszczasz do swoich uszu? Jesteś Haresh Aldorem, a mimo to chcesz jasnych odpowiedzi? Po tym wszystkim, co już wiesz, odpowiedzi nigdy nie będą jasne. Zostaw obrazy z moich snów mnie samej. I tak byś ich nie zrozumiał. A mogłyby przyjść, aby ci zrobić krzywdę.
Miło mi cię znowu widzieć, panie Fairpoint. W czym ci mogę pomóc? Jeszcze jedno. Tak? Nic takiego. Widziałeś może mojego męża? Niestety, nigdzie go nie widziałem. Miło mi cię znowu widzieć, panie Fairpoint. W czym ci... Jeszcze jedno. Tak? Nic takiego. Jeszcze... Tak? Nic takiego. Jestem zainteresowany twoim polem obok domu doktora, sir. Widziałeś, że Harel wszystko niszczy? Zostaw go w spokoju. W życiu są ważniejsze rzeczy. Harel? Co masz na myśli, sir? Och, myślałem, że chcesz mi powiedzieć, że Harel znowu tratuje pole. Dwa razy go już na tym przyłapałem. Stał tam, a pole wokół niego całe było stratowane. Nie ruszał się ani o cal. Po prostu patrzył przed siebie. Przepędziłem go, a on po chwili wrócił. Ten człowiek naprawdę jest niebezpieczny. Za drugim razem wolałem się do niego nie zbliżać. Jeśli o mnie chodzi... Może tam zostać i do końca świata. Zbiory w tym roku i tak były wyjątkowo kiepskie. Dziękuję. To bardzo ważna informacja. Odnalazłeś już kronikę? Mamy coraz mniej czasu. Rzeczywiście, czegoś się dowiedziałem. Tak? Tym złodziejem był najprawdopodobniej Harel. Harel? Na miłość boską, dlaczego miałby coś takiego robić? Nawet jeśli... O Boże! Te głosy, które słyszał. Panie Fairpoint, ta sprawa jest o wiele poważniejsza niż myślałem. Musisz go odszukać. Za wszelką cenę. Ruszaj natychmiast. Thank you.
Miło mi cię znowu widzieć, panie Fairpoint. W czym ci mogę pomóc? Szukam Harela. Wiesz może, gdzie można go znaleźć? Chodzi ci o tego starego głupca? Nie mam pojęcia, ale niedawno kupił ode mnie sznur. Pewnie poszedł się w końcu powiesić na jakimś drzewie, żebyśmy mogli od niego odetchnąć. Witaj, człowieku w kapturze. Z ran, które otworzyłeś. Pewnie nie widziałaś Harela. Nie wiem, gdzie przebywa. I nie chcę wiedzieć. Jego umysł to zbyt mroczne i niebezpieczne miejsce. Miejsce, w którym jest ktoś jeszcze. I to bardzo niedobrze. Człowieku w kapturze. Ale ja go muszę znaleźć. Cóż, jeśli tak bardzo ci na tym zależy, to może i mogłabym ci pomóc. Nawet jeśli mam być zatraceniem was wszystkich? Dziwisz się, że chcę pomóc, nawet jeśli ty sprowadzisz na nas śmierć? Kiedy w końcu zrozumiesz? Nie mam wyboru. Nie mogę zrobić nic innego. Zapomnij o tym. To, co mówisz, nie ma sensu. Dobrze. W takim razie nie dopatruj się sensu w tym, co cię otacza. Może niewiedza sprawi ci mniej bólu. Nie mam pewności, czy będę ci w stanie powiedzieć to, co chcesz usłyszeć. Co więcej, sama wiedza o tym może okazać się dla ciebie niebezpieczna. Ale wygląda na to, że już zdecydowałeś. Musisz mi przynieść specjalne ziele, znane jako smoczy język. Może z jego pomocą uda mi się odnaleźć Harela. Ale odszukanie ziela wcale nie będzie proste, bo to roślina niewidzialna dla ludzkiego oka. Masz tu recepturę na specjalny eliksir. Może o nim słyszałeś? Nazywa się Oko Azraima. Znajdź wszystkie zioła potrzebne, aby go przygotować. Jedno z nich, serpentice, ci dam, bo trudno ją spotkać w tej okolicy. Po wypiciu eliksiru powinieneś zobaczyć smoczy język, jeśli tylko odpowiednio się do niego zbliżysz. Muszę cię jednak ostrzec, człowieku w kapturze. Gdy wypijesz eliksir Oko Azraima, zaczniesz tracić siłę. Dlatego zaraz po znalezieniu smoczego języka wróć do mnie, a ja usunę eliksir z twoich żył. Ale ten smoczy język może rosnąć gdziekolwiek. Gdy usłyszysz głupiego strażnika, który dzień i noc strzeże wrzosowisk, od niego idź pod jego wzrokiem. Aż ziemia zaginie w głębinie. Tam poczekasz na swojego przewodnika. On wskaże ci drogę. Wspaniale. Kolejna zagadka. Czy to już wszystko? Prawie. Pamiętaj, że kiedy przyniesiesz mi smoczy język, cały eliksir musi zostać usunięty z twojego ciała. Wyczuwam w tobie wątpliwości. Czy na pewno jesteś gotowy podjąć się tego zadania? Nie mam wyboru. Muszę spróbować. W takim razie przyjdź do mnie, kiedy odnajdziesz smoczy język. Masz wszystko, czego ci trzeba.
Widziałeś może mojego męża? Niestety, nigdy.
Witaj w mym domu. Czego chcesz ode mnie, człowieku w kapturze? Odnalazłem ziele. Oto ono. Pokaż. Tak. Tak, rzeczywiście ci się udało. Doskonała robota, człowieku w kapturze. Teraz musimy usunąć eliksir z twojego ciała. Zielarka roztarła mi na ręce dziwny smar, ostrożnie nacięła żyłę, a potem pozwoliła, by krew spływała do miski. Życie powoli uciekało z mojego wycieńczonego ciała. Jednak nie było mi przeznaczone umrzeć w tak żałosny sposób. Kiedy już miałem wrażenie, że słyszę skrzydła demona, krew przestała płynąć, a rana w jednej chwili zamknęła się. Przeżyłem.